Hello, hello! Ile razy, słuchajcie, słyszeliście, że wracam na YouTube i jakby nie ma żadnych wylotów, teraz jesteśmy w domu, będzie fajnie, będą cały czas filmy, dużo razy, ja wiem. Ale teraz taki jest faktycznie plan, dlatego że mocno zaczynamy z naszym domem. Oficjalnie dzisiaj weszła ekipa i zaczynamy wszelkie prace. Ostatnio jak właśnie byliśmy na rozmowie, to ja się pytam, czy jest szansa, żebyśmy się wyrobili na święta Bożego Narodzenia? Bo tak spojrzał i mówi, no jak mam być szczery, no to marne szanse. I też kilka osób powiedziało, no marne szanse, żeby się na te święta wyrobić, bo to jest po prostu niemożliwe. No ale ja się zapytałam pana, który będzie się zajmował całym remontem, jak to wygląda, czy możemy przyspieszyć jakoś ten cały proces, wpłynąć na to. Dowiedziałam się, że jeżeli zaraz dostarczymy wszystkie potrzebne produkty, meble, spieki, to wszystko da się zrobić i się wyrobimy. Więc nasza teraz jest rola w tym, żeby wszystko, słuchajcie, ogarnąć. Potrzebujemy stolarza. To jest stolarz, jeżeli jesteś stolarzem, to proszę cię, zrób nam meble na grudzień. Nie, słuchajcie, musimy naprawdę się mocno za to zabrać i przeszukać. Ja też jestem taką osobą, że nie wiem, nie uprę się na coś, na co będę musiała czekać z 3 miesiące. Co się skrada tu? Nie uprę się na co... Widziałam cię. Nie słyszałem, bo ważne zdanie. Powtórz, bo chcę się wypowiedzieć. Że jesteśmy w stanie wybrać niektóre rzeczy z tych, co są dostępne od ręki. Tylko nie idąc na łatwiznę. Nie idąc na łatwiznę i nie biorąc byle jakich rzeczy. Także no rozpoczynamy, słuchajcie, całą piękną przygodę. Dużo osób mówi, że to jest najgorszy czas w ich życiu, remont, dopieszczenie tego domu, ale mi się wydaje, że nam wszystko tak łatwo przychodzi, że będzie dobrze. Nie strasz, nie strasz. I że będziemy mieć święta w nowym domu. Jak nie, to zawsze będą święta wielkanocne. Nie, nie, nie. W ogóle tu. Jedziemy i nie ma pieniędzy w bankomacie. Nie? Także jedziemy z dzięki. Oficjalnie rozpoczynamy jesień. Cieszę się na to bardzo, bo stoją mi ozdoby w domu już. Z dwa tygodnie chyba jesienne i cały czas jak było, wiecie, taka jak była ciepła pogoda, to nie wiedziałam co z tym zrobić, a już chyba wykorzystam to na czyli będziesz filmu. Jesieniarą teraz? Będę, tak, włączę mi jesieniara mód. Zdecydowanie. Lepiej ci w tych włosach. Lepiej? Mhm. Kurczę, właśnie, ja nie wiem czy wy to w ogóle ogarnęliście, ale ja miałam ciemne włosy. We vlogu z Wiednia miałam krótkie to był taki bardzo ciemny blond, wchodzący w jasny brąz i obcięłam ostatnio włosy i stwierdziłam, że chcę mieć brąz. Ale jednak to był głupi pomysł, bo niedobrze się w tym czułam. Ja zawsze jak mam blond, to czuję się taka, wiesz, taka świeża, promienna. Nawet umyta. I stwierdziłam, że wracam do mojego koloru. Umówiłam się dwa tygodnie później do fryzjera. No i wczoraj byłam, tylko mam problem. Możecie zauważyć, że teraz jakby odcinają się te taśmy. Widzisz to trochę? Nie, ja tu nie. Mam dłuższe, aha, tu mam tak. Swoje krótsze. Okay. Tylko przez to, że te włosy, nie dość, że był problem z kolorem, miałam już gęste włosy, krótkie, gęste, a tu mam bardziej wycieniowane, więc musiałyśmy pokombinować, więc to jest etap przechodni. Muszę teraz dwa miesiące, myślę, tak doprowadzić do tego, żeby zmienić te włosy. I chyba sobie nowe taśmy zamówię, więc jak będziecie widzieć, że mam złe włosy, to jest to moja wina, bo zaszalałam z kolorem. Jak coś, to przejściowe, nie przechodnie, bo mąż mnie tu od razu poprawił. Nie no, zobaczcie nawet na moją buzię. Ja się czuję taka, wiecie, otwarta, szczęśliwa, a mogę. Z tymi ciemnymi włosami to taka szara mysza. Mogę zjeść kebaba. A ty jedz kebaba, no jak masz ochotę, tylko powiedziałeś, że się zdrowo odżywiamy. Ja jestem dzisiaj na okienku żywieniowym, ale to później wam coś o tym opowiem. Bo nie. Bardzo ciekawa sytuacja. Nie zjem. Zjesz czy nie? Nie. Czekaj. Nie zjem. Nie. Jak masz ochotę, to jedz. Nie. Klapki i listki. Ale jest, nie jest tak źle dzisiaj, no. Jest tak trochę chłodno, ale jeszcze klapkowo może być. Dużo myślenia, dużo. Zaskoczyłam się. Zmieści się. Jeszcze to gdzieś musimy zmieścić.
tą płytę. Powiem wam tak, nie jest to łatwa sprawa. Przyjemna na pewno, no bo to wiadomo, tak jak się idzie na zakupy i wybiera się fajne nowe rzeczy do domu, tak samo tutaj płytki. Natomiast ja jestem taką osobą, że ja nie potrafię wybrać coś już na zawsze. Jedna podłoga, jakby można było tak, wiecie, palcem przesunąć i mieć co jakiś czas inną, to by była rewelacja. Natomiast no tak się nie da, więc ciężko jest mi się zdecydować. Byliśmy w jednym miejscu i jeszcze tak próbuję Lukę namówić, żebyśmy pojechali w jedno. Nie, ja o ile zdążymy. Tylko, że chodzi o czas, nie? Bo będziemy tak jechać z jednego końca Warszawy na drugi, więc... No, może się uda, ale jakby jest okej, już na przykład wybrane, że to może wyjść i będzie fajnie, ale jeszcze musimy zobaczyć taką, wiecie, alternatywę. Czy coś fajniejszego nie będzie. Wróciliśmy na chwilkę do domu, dlatego że Luka musi coś dograć do vloga, a ja stwierdziłam, że wykorzystam tą chwilę i pokażę wam najnowszą kolekcję z Oshes Apart, która przyszła do mnie kilka dni temu. Spójrzcie tylko na ten top. Jaka to jest rewelacja? Beżowy kolor, prążkowanie. Mamy tutaj też taką taśmę dookoła, gdzie prześwituje nam kawałek skóry. Do tego, bo to jest akurat tak pomieszany komplet, do tego mam leginsy, ale założyłam sobie takie długie, szerokie spodnie. To jest też nowość i one są z tego mojego ulubionego mięciutkiego materiału z Oshes. Do tego założyłam taki, ja nie wiem jak to nazwać, nawet kardigan, bluzę, sweterek. Również jest z tego bardzo przyjemnego, mięciutkiego materiału. Taka wydłużona bomberka, o tak może bym to nazwała. Idealne na jesień. Wyobraźcie sobie, że zakładam do tego Agi, Emu i idę w miasto. Jesień, listki, park. Bardzo mi się też podoba, że mamy tutaj te przeszycia. Jak to się nazywa? Przypomnijcie mi. Kiedyś w garniturach tak były zawsze robione te lamówki? Nie. W każdym razie nie mamy tutaj wprasowanych, tylko już tak właśnie przeszyty materiał, że to cały czas jest na stałe. Odpuszczę sobie te przejścia, chciałam zarzucić, nie wyszło. To prążkowanie nadaje temu materiałowi takiej szlachetności. Ja mam nadzieję, że fajnie to zobaczycie. Oczywiście w topach jak zawsze są wkładki, dzięki czemu nawet jak mamy mały biust, to wygląda jak duży. Do wcześniejszych spodni założyłam jeszcze body, które jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie. Tutaj jakby mamy normalny top, ale osobno idzie taki sam materiał, który przekładamy sobie przez głowę. O! I mamy tutaj dodatkowo rękaw. Do takiego body to jeszcze nie miałam, ale przyznajcie, że wygląda ciekawie, co? Kolejna bardzo fajna jesienna opcja to taki komplecik. Mamy bluzę z dziurkami na palce. Jest ona krótsza. Ja czasami nie lubię jak mam dresy i ta bluza tak nachodzi mocno nawet na udo, że jest za długa, więc ona jest tutaj fajnie przycięta. Do tego leginsiki, taki fioletowy, typowo jesienny kolor. Oczywiście też mam tutaj pod spodem top. I mam jeszcze drugi taki kolor, więc szybko się przybiorę. I tak fajnie prezentuje się już ten komplet z zielonym, ciemnym odcieniem. Tutaj mamy już taką bluzę bardziej oversize'ową z kieszeniami. Bardzo fajnie to wygląda. I kolejny raz powtórzę, zakładamy Agi, Emu i mamy fajną jesienną stylówkę. Jeżeli będziecie chciały coś sobie zamówić z tej najnowszej kolekcji, to mam dla was rewelacyjną wiadomość, dlatego że Oshes Apart świętuje swoje urodziny i z tej okazji mam dla was minus 40% na wszystko, bez ograniczeń, bez kwoty minimalnej, również na najnowszą kolekcję z kodem Andzia B-Day. Link zostawiam wam w opisie, także korzystajcie, bo fajnie już wyposażyć się w taką jesienną garderobę. Ciepła herbatka, mięciutki dresik, świeczka i mamy jesień. Będzie jeden z tych na podłogę. Tak. Tak. Jak ci się to podoba? No widzę, piękna! Myśleliśmy też nad takimi mocnymi, ale wydaje mi się, że będzie za mocny, jak polecimy taką mocną czarną żyłą, a mamy też w łazience na przykład takie, nie? Z pieki. Pomyśl, że tak będzie dookoła czarna rama. Sto czarna rama, nie podobno. Widzisz? Coś takiego jest na podłodze i to jest trochę podobne. No trochę. Bo tu jest bardziej czarne są te żyły, nie? Tak. No ale by było tak. I czarne. Ta czarna listwa i tak uczernia to jakby samo w sobie. To w koło. Tak, tak. To był mój pomysł, czarną listwą. Nieprawda. Bo czyś mój. A możesz przenieść to tutaj? Albo tutaj? O tu nam przenieść. No ale to zobacz, kable, nie kable. To jest kable. Dobrze. Ale tam tego nie będzie. No. A tam co będzie? Tam będzie to drewno. Taki będzie prostokąt idący pod kanapą i pod stołem jadalnianym z drewna. Okej. Okay. A spiek będzie gdzie tylko tu na wszędzie już wtedy.
Czyli tylko będzie, tu będzie takie coś, zobacz. Takie tu. Ciepło salonowe będzie od, tutaj. Odtąd powiedzmy drewno, drewno, drewno. Tak, tak, super. To będzie super. To co chcieliśmy, żeby tak, wiesz, było cieplutko w salonie. I tam też pod kuchnią będzie. To przenieśmy do kuchni i przenieśmy tam. Tu będą lampki i sztukaterie z lewej strony. A tu już szafki? Tu, gdzie stoisz, jest kanapa. Tu stoi kanapa? Tak. A tu? Tamo. Pokaż, Luka, w którą stronę. Nie widziałeś projektu? No tak. Nie. Obróć się w bok. O tak, rozłóż. O tak będzie, na długość. Tak. Tak będzie tu? Tak będzie. Proponuję, żebyście zamieszkali na świętach w stanie deweloperskim. Będzie fajnie, łóżka polowa się złoży, przyniesie. Zawsze się boję, że zlecę z tej drabiny, jak tak nagrywam. Coś tam widzę, wiesz? Tu jest łazienka Charlie. Gościnność, tak, i dla Charlie, i tutaj tak, tu by była wanna, tu by był ten szary kamień, tu jest szafa, gdzie jest pralka, suszarka i tak dalej. No i tu, gdzie ty stoisz, to będą dwie umywalki, to też zabudowa, więc umywalki z tego by były, podłoga i właśnie to tło w wannie, nie? Git? Tak, dobrze to wygląda. Jest to super sobie tak przynieść te materiały i przyłożyć. Coraz lepiej to, wiesz, można ograć. Nie mogłam się doczekać tego widoku. Hello! Hello! A co to będzie swój kawę? Lampa. Taka, nie, tu nie będzie. Tak jest, tu chyba było wcześniej, ale tutaj będzie, bardziej na środku. Tutaj o, będzie nad stołem jadalnianym. Tu będzie jedna lampa. Talerz. Tu jest zaplanowana. Tu jest zaplanowana druga. Ale piękne, taką koronę pierniczek. Dobrze. Jakie tu jeszcze są? Sowa. Musimy zrobić takie pierniczki zimą. Kotek. Korona fajna. Byliśmy w Słodkim Słonym Magdy Gessler i wzięłam takie ciasto, kojarzy mi się z moją babcią. Jak to się na to mówiło? Coś z pleśnią. Nie wiem, pleśniak. Pleśniak chyba, ze śliwką, z taką kruszonką, z cynamonem. O Jezu, zaraz wam pokażę. Zaczęłam dzisiaj okienko żywić. I tak sobie jakoś... No, jeszcze mam 2 godziny. Ile nowości wyjdzie teraz z Twinkle Candle, to po prostu nie macie pojęcia. Naprawdę moja głowa pęka w pomysłach. I jakby bardzo szybko zobaczycie tego efekty, no bo to już wszystko jest w realizacji. Wyszła teraz nam świeca lawendowa, aromaterapii. A już myślę, że kwestia 2 tygodni wyjdzie nowy jesienny zapach Pumpkin Spice Latte, czyli taki typowo ciepły, dyniowy, aromatyczny, korzenny, przyprawowy zapach jesienny. I mam tutaj szkło prosto z huty, muszę wybrać szklankę, wymyśliłam sobie różne opcje kolorystyczne i ja zawsze po prostu wybieram więcej, bo to różnie wychodzi na szkle. Więc muszę wybrać i zaczynamy już produkcję wtedy, więc tak jak mówię, mam nadzieję, że do 2 tygodni ten zapach pojawi się u nas w sklepie. Muszę się przyjrzeć, już na pewno to odpada, bo jest takie żółte. Mamy brązową świecę pumpkin, ale to jest sam pumpkin, a tutaj mamy pumpkin spice latte i ja już chciałam, żeby były 2 opcje. Jeżeli ktoś chce taką ciemniejszą szklankę świecę do domu, to ma wtedy tą brązową, a pumpkin spice latte będzie jaśniejsze. Dlatego chyba którąś z tych 2 wybiorę. Dajcie mi znać, która wam się bardziej podoba. Ta, taka matowa. Poza Pumpkin Spice Latte. Słuchajcie, grudzień. Listopad, no już od listopada się zacznie. Będzie rewelacja. Nie chcę na razie nic mówić, bo ja lubię mówić, jak już jest bardzo blisko, tak jak na przykład z pumpkinem, albo jak już jest coś zrobione, więc jeszcze chwilę... Więc jeszcze
Zjadę po prostu. Więc jeszcze chwilę musicie mi dać. Już mi się w głowę zakręciło. Miami. Charlie wcina kolacyjkę, a ja tutaj z babcią na łączach omawiamy sprawy firmowe Twinkle. A babcia w tym czasie talerze rozpakowuje. Ostatnio widziałam się z moją znajomą i mówię, Boże, jak ty schudłaś, a ona do mnie mówi, bo jestem na poście przerywanym, na okienku żywieniowym. Próbowałam raz tego, ale już pierwszego dnia mi nie wyszło. Nie do końca mi się chciało wtedy to robić. I tak mnie zmotywowała, tak mi poopowiadała, pozachwalała to, że ja mówię, Jezus Maria, poczytam sobie o tym w internecie i też chcę na to przejść. Bo kurczę, tak mi się nie chce chodzić na tą siłownię, jakby nie mówię, że nie będę chodziła, ale raczej nastawiam się, że będę chodziła tam sporadycznie. Nie chcę być na specjalnej diecie, ja nie potrafię dobierać tych posiłków, ja lubię jeść to, na co mam ochotę. No i to okienko żywieniowe, ten post przerywany, jak piszecie sobie w internecie, to wygląda tak, że mamy albo 6 godzin, albo 8 godzin jedzenia i reszta to po prostu, no jest ten post, tak, czyli nie jemy. Czyli ja na przykład dzisiaj rano wstałam, wypiłam wodę, wypiłam herbatę i dopiero o godzinie 12 zjadłam pierwszy posiłek i od tej godziny 12 przez 8 godzin mogę jeść cały czas. Mogę jeść to, na co mam ochotę i po tych 8 godzinach ja już nic wieczorem nie jem, piję herbatę albo piję wodę, jakieś napary ziołowe i dopiero jem znowu z rana o godzinie 12 i bardzo ważne jest to, żeby pilnować tych godzin, czyli żeby codziennie faktycznie zaczynać na przykład jeść o 12 albo 11, zależy jak to wiecie woli. Ja na przykład wolę przemęczyć się do tej 12 i po prostu dłużej móc sobie jeść. No i pierwszy dzisiaj mój dzień był powiedzmy ok, rano zjadłam dobrze. Ogólnie przez cały dzień jadłam dobrze, jedynie co to może zgrzeszyłam z focaccią, czyli taką tą suchą pizzą do sałaty. No i jak przechodziliśmy obok tej Magdy Gessler restauracji, no to musiałam wziąć to ciasto. Wygląda tak. Mam jeszcze chwilę, żeby je zjeść, żeby zamknąć się w tym oknie żywieniowym. Ale ogólnie chciałabym jeść zdrowo, no bo jeżeli będę jadła zdrowo, jeżeli będę jadła mniej, to oczywiście ten efekt będzie jeszcze lepszy. Podobno to jest bardzo zdrowe, więc zobaczymy, ile na tym wytrwam. Dzisiaj również zaczął ze mną mój ojczym, także zobaczymy, jak nam się uda i na jak długo ten post wejdzie w nasze życie. Mam nadzieję, że wejdzie na bardzo długo. Do ślubu schudłam idealnie, dlatego że Charlie miała cały czas jakieś wirusy, nam przynosiła ze żłobka i mieliśmy 5 gryp żołądkowych w przeciągu chyba pół roku. I to było po prostu wykańczające dla nas. Ja ledwo żyłam, ledwo chodziłam, ale dzięki temu schudłam do ślubu. A teraz no niestety tych tych wirusów nie ma, ale no dlatego coś trzeba zrobić. To tak na pożegnanie trochę kupiłam. Smacznego. Jak ktoś ma babcię, mamę, która piecze takie ciasta, to zazdroszczę. Boże. Przepyszne. To są zimowe. Spał tutaj wujek Luki, więc jest łóżko rozłożone. Jeszcze nie złożyłam, ale mierzymy, bo przyszedł taki kominek z rękawiczkami na zimę. Fajne! Na jakiejś promocji w ogóle gdzieś wynalazłam w internecie. Chyba w H&M-ie. I rok temu zamówiłam jej buty Emu. I okazały się wtedy na za duże. Więc mam nadzieję, że teraz na jesień, na zimę już będą ok. Próbuj. Na pewno te, co rok temu miałaś, będą za małe. Bo ja, chyba dobre. Czekaj, przymierzymy. Ale super. A może mama kupi sobie takie same i będziemy razem chodziły? Co ty na to? Ale będę siała różnicy nogami. Nie ruszasz nogami? Będę siała różnicy nogami. To jest druga propozycja. No nie załamuj się, Grażyna, zobacz. Czarne ze złotym. Jezu, mam nadzieję, że one są dobre. Chyba nie. To ja już widzę. Rok temu one były takie olbrzymie, mi się wydawały, a teraz już widzę, że może być słabo. Tylko się kroksiu. Ale w kroksach się nie chodzi latem, zimą. Ty chcesz chodzić w kroksach, jak będzie śnieg? No to trochę nie halo, kroksy i co, takie rękawiczki? Tak.
O Boziu, Boziu, co ja mam z tobą zrobić, co? Coś może pokombinować z tymi włosami, ale nie wiem co, czy właśnie zamówić nowe taśmy. W ogóle ja wcześniej miałam te krótkie, ale też miałam zapasowe długie, które wcześniej nosiłam. No i one już są trochę takie wyniszczone i Aneta powiedziała, że mi ich nie założy. Jeżeli będę chciała mieć długie, że je trzeba podciąć, bo będą źle wyglądać. No i dziwnie to wygląda, bo mam tutaj, ja się uparłam oczywiście jak to ja i mam tutaj, no wychodzą te krótkie włosy i tak, albo powinnam je bardziej tutaj podcieniować, albo, nie no, ogólnie to powinnam wymienić te taśmy. Tak się tutaj sytuacja prowadzi. Zobaczę. One są dzisiaj takie, wiecie, dwudniowe, więc to też inaczej może jak na świeżo by były, ale tu o tak. Zawsze te włosy jednak jak mam przedłużone, to wyglądają naturalnie, a teraz przez to, że się uparłam, to nie wygląda to dobrze, nie wiem, może znowu zetnę. Nie podobało mi się w tych krótkich włosach to, że był ten ciemny kolor, ale może jak będą te jasne znowu i krótsze, napiszcie mi w komentarzu, co ja mam zrobić. Czy wymienić sobie na dłuższe nowe taśmy, czy, bo to chodzi też o kolor, nie? Czy po prostu, czy przyciąć. A ja pomimo, że plan przeprowadzki jest na grudzień, to powoli zaczynam gdzieś już myśleć o przeprowadzce. I tak, dziadek już z wujkiem byli teraz rozmontować huśtawkę, bo to do nich jedzie. Zaraz znowu przyjeżdżają po też inne meble, które im oddajemy, więc żeby nie było tak, że jednak nie wyjdzie nam z tym remontem, z tą budową i wszystko oddamy, nie będziemy mieli jak żyć. Tam mam wózki, które też muszę ogarnąć, coś z tym zrobić. Fotelik nawet Charlie, jak była mała, pod prysznicem stoi. No trochę tych rzeczy tutaj jest, więc ja wolę tak po prostu powoli już, żeby to szło z domu. Bo jeżeli wyjdzie na to, że w grudniu się przeprowadzimy, mam nadzieję, że tak będzie, to ja nie wiem, jak ogarnę Twinkle, przeprowadzkę, vlogmas, współpracę, cały ten montaż. Nie, to nie, to będzie niewyrówna.